No właśnie, a jak ci wasi mężowie, czy oni was powitali po prostu z radością, czy byli jednak źli, że zostawiliście ich na pastwę dzieci na tak długi czas? Ja chciałam powiedzieć, że mój przywitał mnie o kulach, bo jeszcze w trakcie mojego pobytu tam nabawił się kontuzji podczas meczu piłkarskiego. Więc ja nie wiem, jak on to przetrwał, naprawdę. Został z czwórką dzieci bez żadnej pomocy. Powiedział mi, że uczył dzieci samodzielności, więc no, dał radę naprawdę i faktycznie z uśmiechem nas przywitali, muszę tak, powiedzieć. Tak, mężowie przyjechali na lotnisko, przywitali nas razem z naszymi dzieciaczkami. To było cudowne powitanie i powiem ci, że zawsze jest coś takiego, Iza na pewno się ze mną zgodzi, że jak ktoś opiekuje się dziećmi w pojedynkę, to wszystko jest zdecydowanie łatwiejsze, bo wykonujesz zadania, które wiesz, że masz wykonać, bo nikt ci nie pomoże. W momencie, kiedy jest dwójka ludzi, to nagle jest tak, ktoś chce na kogoś zrzucić jakąś odpowiedzialność i obowiązki. Mówi tak, nie, no to ty ich wykąp, nie, no to ty ich nakarm. I nagle się okazuje, że po prostu nikt nie chce tego zrobić, bo druga osoba liczy, że ta inna to zrobi. Więc tutaj oni byli super zorganizowani. Się okazało, że po prostu dom nie został rozwalony, że dzieci są, wiesz, przygotowane do szkoły, do przedszkola, dom jest czysty, więc... Słuchaj, musimy częściej Iza wyjeżdżać. Cześć, tu Daria. Mam nadzieję, że oglądacie Azję Express, a jak nie, to jest dobry moment, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Każda sobota, godzina 20. No i oczywiście subskrybujcie kanał Przeambitni.